9. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po 9. Moim Państwa gościem jest dzisiaj radny miasta Zielona Góra, Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Tak, dzień dobry. Witam już nie serdecznie. O koalicja. Tak, Klub Platformy Obywatelskiej. Dobrze. Panie radny, zacznijmy od tego, jak się pan czuje po sobotniej konwencji. Był pan podobno na konwencji z rozmachem, naprawdę przeprowadzona. I jak tam? Żyje pan? Tak, konwencja bardzo udana, bardzo energetyczna. Ponad 6 tysięcy członków Platformy na hali, bo przypomnę, że ona odbywała się w Radomiu, tak, w hali, to więc bardzo, bardzo wielka grupa ludzi, bardzo wielka grupa sympatyków i bardzo dobre przemówienie przewodniczącego Donalda Tuska. Konwencja, która tak naprawdę jest pokłosiem, efektem tej rocznej pracy i rozmowy z mieszkańcami, bo przewodniczący Donald Tusk jeździł po całej Polsce i zbieraliśmy informacje, spostrzeżenia oraz emocje mieszkańców, bo nie Czyli jest dobrze jest w Polsce. Czyli jest już program? Zawsze jest program. Są emocje i to jest najważniejsze. Emocjami, ja wiem. Tak, co powiedzieli Polacy, na co zwracają uwagę i co złego robi rząd, a rząd robi wiele złego. I powiem panu, że ta konwencja była charakterystyczna pod tym kątem, że ci ludzie, których przewodniczący spotykał na swojej drodze z tymi rozmowami, przyjechali tam na tą konwencję. To byli normalni mieszkańcy, normalni obywatele, normalni Polacy. Zaczynając od księgowej z Końskich, która tłumaczyła, jaki problem jest z polskim bezładem i z działalnościami gospodarczymi, z niejasną sytuacją podatkową, to wprowadzenie pewności inwestycyjnej, w ogóle problem w prowadzeniu firm, ten dramat, co wprowadził PiS, jeśli chodzi o Polski Ład. Byli przedstawiciele wsi, którzy mówili o cenach nawozów, był policjant, inspektor, który jasno powiedział, że nie po to jest oficerem, policjantem, żeby bronić władzy przed ludźmi, ale żeby bronić Polaków przed przestępcami, żeby ścigać przestępców. To tutaj najbardziej wybrzmiało. Byli przedsiębiorcy. Bardzo dobrze, do tego jest policja przecież powołana. Tak, a jest wykorzystywana Świetnie. Przez PiS w innym celu. Ta policja, no i kwestia przedsiębiorców. Byli restauratorzy. Chronieni są przestępcy? Byli restauratorzy. Którzy mówili, podczas pandemii, czy nie dostali? Raczej nie dostali. Przetrwali. Powiem szczerze, mówili o tym, że już praktycznie kolejny raz zmieniają ceny w kartach, bo produkty szaleją. Mm-hmm. Chleb poszedł o 26%. Jest po prostu dramatyczna inflacja. I na to zwracali. 26%. Tak, w tamtym roku. To są informacje od ludzi, od Polaków i należy się w nie wsłuchać. Należy podejść do tego poważnie, bo sytuacja jest zła. Panie redaktorze, 35% ludzi odłożyło urlop, bo ich nie stać. Wie pan, jedna trzecia ograniczyła wydatki na żywność, bo jest strasznie drogo. No to jest problem i rząd ma obowiązek to sprawę rozwiązywać i nie rozwiązuje. A ile żywność poszła w górę? Olbrzymie ceny są w górę, no tak jak panu mówię, 1/3 badających przeprowadzonych przez sondaż ograniczyła zakupy żywności. No, żywność idzie Ale do góry. Ale wie pan, że tego nie widać nigdzie? Gdzie nie widać? Był pan w sklepach? Ja chodzę co tydzień, akurat w weekendy robię duże zakupy, tego. Naprawdę. No to żyjemy w dwóch różnych światach. Ja żyję w Zielonej Górze, nie wiem, w jakim pan świecie żyje. W dwóch różnych światach żyjemy, Dobrze. Bo to, co mówią Polacy, Czyli inflacja dramatyczna, drożyzna, jest coraz gorzej. Jest coraz trudniej, to się zgodzę. Jest coraz gorzej. Ale czy jest gorzej? Dobrze, będziemy dyskutować teraz o tym. Wiele słów padło na tej konwencji. Przewodniczący Donald Tusk, takie płomienne przemówienie. Kilka ciekawych naprawdę wyrażeń, zdań. Panie radny, a pan jest wierzący, czy nie? Tak. Wierzy pan w Boga? Oczywiście. I na kogo pan będzie głosował? Na Platformę. Tak jak powiedział Donald Tusk, panie, tak? Panie redaktorze. Kto wierzy w Boga, głosuje na Platformę. To wygadcie kalambury. Nie, to z Donalda Tuska, panie to niech pan swojego prezesa spyta. Bądźmy poważni. A nie mnie, no ja tylko cytuję, ale dobrze, no to inny cytat w takim razie. Cieszę się, że pan się tak słuchał tą konwencję. Naprawdę, z ciekawością, bo tyle ciekawych informacji, które tam można było znaleźć. Przyjdzie taki moment, że wszyscy zorganizujemy się na ulicy, jeśli ta władza nie zniknie. Co miał na myśli przewodniczący? Może powtórzymy? Przyjdzie taki moment, że wszyscy zorganizujemy się na ulicy, jeśli ta władza nie zniknie. No, to samo przecież się rozumie.
Jeżeli tak dłużej będzie sytuacja gospodarcza wyglądała, ludzie wyjdą na ulicę. Już wychodzą na ulicę. No i nie widzi pan tego problemu, nie widzi pan inflacji. Zorganizujemy się, tak, my, powiedział tak, Donald Tusk. Tak. Czyli wyjdą państwo tak na ulicę. Jest powołany Komitet Obrony Wyborów, aby wybory były przeprowadzone uczciwie. Jest inicjatywy obywatelskie, które jasno wskazują, że jest źle, źle się dzieje w Polsce. No, nie ma co temu zaprzeczać, panie redaktorze. Należy się wsłuchać w głos mieszkańców i obywateli. I taka jest prawda. Czyli co, to nie jest nawoływanie do wyjścia na ulicę, czy jest? Panie redaktorze, do czego, to są kalambury, czy wywiad? Nie, to jest Donalda Tuska cytat i ja próbuję się dowiedzieć, tak, o co trzeba wyjść na ulicę, jeśli sytuacja się nie zmieni. Trzeba zaprotestować. To jest jasne i czytelne. Okej. Okay. Dobrze, a proszę powiedzieć w takim razie, w jaki sposób Donald Tusk chce zmienić Adama Glapińskiego w trakcie trwania jego kadencji? Bo powiedział wprost coś takiego. Dzień po tym, jak wygramy wybory, pana Glapińskiego nie będzie. Panie redaktorze, pan Glapiński jest nielegalny. Są ekspertyzy prawne, które jasno wskazują, że nie można pełnić trzeciej kadencji jako prezes banku. On drugą jako prezes pełni. Nie. Są ekspertyzy prawnicze. Eksperci to wskazywali. Kiedy zaczął funkcję prezesa pełnić? Eksperci to wskazywali, że trzeci raz nie można być prezesem banku. Ale on nie jest trzeci raz Te ekspertyzy banku. Już przed wyborem prezesa wpływały. Były poruszane w dyskusji parlamentarnej. Były poruszane na komisjach. I to ale Glapiński jest drugi raz prezesem banku. Nie. Proszę się wczytać w ekspertyzy. Nie do końca, pan chyba tę sytuację, bo ja się nią interesowałem, bo czytałem tę opinię. Chodzi o to, że pan Glapiński nie został na prezesa powołany wcześniej, tylko na członka, a potem na prezesa. Panie redaktorze, do czego zmierzamy w tej dyskusji? Pan prezes Glapiński, pan prezes Drożyzna Jastrząb. Analizujemy to, co mówił Donald Tusk. Nie ostrzegł Polaków przed inflacją. Nie ostrzegł Polaków przed drożyzną. I musi zostać wyprowadzony z gabinetu. Tak, nie, musi w jaki sposób to zostanie przestać zrobione? Pełnić swoją funkcję, gdyż nie sprawdził się w roli prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pamiętamy jego wypowiedzi o deflacji, pamiętamy o tym, że inflacja nam nie grozi. To tak naprawdę było wprowadzanie Polaków w błąd. Ale wie pan, że gdybyśmy tego rozliczali dzisiaj, w taki sposób każdego polityka, i należy to rozliczać naprawdę, no to tych każdego polityków polityka by już chyba nie było, w ten kraju. Sposób. Działalność prezesa Narodowego Banku jest funkcją ogromnie odpowiedzialną. Pan Glapiński nie sprostał tej funkcji. I tak naprawdę wszyscy to widzimy. Czyli będzie przerwana kadencja konstytucyjnego organu państwa? Panie redaktorze, pan prezes Glapiński jest nielegalny. Zrobić? I co, wprowadzimy służby specjalne do gabinetu? Panie redaktorze, rozwijamy teraz jakieś pana fantasmagorię. Myślałem, że porozmawiamy, mam krótki wywiad. Myślałem, że porozmawiamy o sprawach miejskich, o sprawach ważnych, gospodarczych. Spokojnie, jeszcze mamy trochę czasu. Natomiast do konkretu ja chciałem po prostu przejść. Konkrety? Że się nie dowiem. Inflacja prawie 16%, w Niemczech 7%, we Francji 5,8%, we Włoszech 8,1%. A w Estonii chyba jeszcze poda. Tak. Ale ile? My patrzymy 20? Na najlepszych. My kraj patrzymy euro. Na najlepszych. Dlaczego te kraje europejskie mają taką inflację, a Polska ma taką? Jest nie wiem, dlaczego Estonia ma 20%. Jest złe zarządzanie bankiem polskim. Panie Rand, dobra, to nie dowiemy się do końca od pana, o co chodziło Donaldowi Tuskowi. Dowiedzieliśmy się. Prezes Glapiński jest nielegalny, tak powiedział przewodniczący Tusk. Dobrze. Jest nielegalny. Może państwo jest polskie nielegalne, za chwilę usłyszymy. Przejdźmy do spraw zielonogórskich w takim razie, bo to też jest trochę ciekawych spraw. Absolutorium, wotum zaufania dla prezydenta Kubickiego. Państwo chyba w jednym głosowaniu chyba się wstrzymali, w drugim byli przeciw, dobrze pamiętam? Dwa razy. Dwa razy przeciw? Wstrzymaliśmy się. Dwa razy wstrzymaliśmy i przeciw państwo. Byliśmy wotum zaufania, dokumencie najważniejszym, uchwale najważniejszej, która ocenia wiarygodność i pracę prezydenta w 2021 roku. I mieliśmy tutaj jako Platforma Obywatelska szereg zastrzeżeń. Artykułowaliśmy to przez 2,5 godziny, pokazując błędy i wady w zarządzaniu miastem. Wady, które skutkowały problemami przedsiębiorców oraz problemami z finansami miasta. I zacznę od tego, że najważniejszym problemem i zagadnieniem, którego nie zrealizował prezydent, to było dofinansowanie klubów sportowych. Uchwała budżetowa jasno wskazywała, że muszą być przekazane dotacje dla Zastalu. Prezydent tego nie zrobił. Dwa konkursy wadliwe, ale nawet przy opinii, ale tam więcej nawet przy opinii klubów było chyba, tak? Wojewody. Nie tylko panie redaktorze, nie zrealizował prezydent uchwały budżetowej i dotacji dla klubu sportowego Zastal. Toczył jakąś prywatną wojnę z prezydentem. Druga sprawa to była kwestia strategii rozwoju miasta. Wskazywaliśmy, że rok 2021 powinien być przeznaczony na opracowanie kierunków horyzontalnych
montażu finansowego dla rozwoju miasta do 2032 roku, na 10 lat. Tego nie zrobiono, dopiero w 2022 roku przystąpiono do jakiejś uchwały intencyjnej. My nie wiemy, w którą stronę Zielona Góra ma się rozwijać, jaki ma być jasnym, jak ma konkurować o przedsiębiorców, w którą stronę gospodarczo zmierzamy, tego nie wiemy. Kwestia realizacji gminnego programu rewitalizacji, degradacji amfiteatru. Jest jasna uchwała Rady Miasta, jeśli chodzi o rewitalizację, którą przegłosowała cała Rada Miasta. I miała być rewitalizacja, odtworzenie amfiteatru. Do czego doprowadzi pan? Podobno coś się zmienia w tej materii, słyszał pan? Nic się nie zmienia. Proszę doprowadzić, do czego doprowadził pan prezydent Kubicki, że mieszkańcy Zielonej Góry autobusami, PKS-ami jeżdżą do Dąbia na koncerty. Obiekt 5-tysięczny, którym jest amfiteatr, jest zdegradowany. Ale tam prywatna wyłączony, firma organizuje te koncerty. Jest wyłączony z użytkowania. Tak, bo nic innego nie można. Nie gmina Dąbie. Nic innego nie można zrobić. Nic innego nie można zrobić w Zielonej Górze, jeśli chodzi o dużą imprezę w ciekawym miejscu, przepięknym miejscu, jakim jest amfiteatr. Aktywizacja wzgórz piastowskich, bo amfiteatr jest zamknięty, włączony z użytkowania. To jest wina działalności prezydenta miasta i to wskazywaliśmy. Od dłuższego czasu postulują, oczywiście, żeby ten amfiteatr wyremontować. Postulowała to cała Rada Miasta. Przywrócić go do życia. To cała prawda. Rada Miasta, przyjmując gminny program rewitalizacji, gdzie jasno był wskazany zapis o rewitalizacji i wykorzystaniu potencjału gospodarczego amfiteatru. Kwestia ochrony przedsiębiorców. Tylko że prezydent ma inne spojrzenie na to, chce rewitalizować w inny sposób. Proszę pana, prawda? Prywatne spostrzeżenia pana prezydenta to jest jedno, a no, uchwała Rady Miasta i gminny program rewitalizacji to nie jest prywatne miasto pana prezydenta. Ale to jest prezydenta. Dokument ogólny. Panie on redaktorze, mówi, w jaki sposób to ma być zrobione. Jest czy dokument szczegółowy. Nie. Tak? Jest jasno napisane. Rewitalizacja, czyli? I wykorzystanie potencjału gospodarczego amfiteatru, tak jest, gminy, programy rewitalizacji. Są na to pieniądze europejskie. Prezydent się upiera, daleką scalkę chce budować. I dziś mamy takie konsekwencje, że mamy słońce, piękną pogodę i mieszkańcy jeżdżą do Dąbia na koncerty. A na tak przykład. Na Okle pojeździli, by było piękne. Panie redaktorze, proszę zachować się poważnie. Amfiteatr jest zamknięty. Drugą sprawą jest ochrona przedsiębiorców. Rok 2020 pokazał bardzo słabo działalność w zakresie miasta w tym kontekście, czyli zwolnienia z podatków. Było obiecane 30 milionów. Rok 2021 pokazał jeszcze gorsze działania w tym zakresie. Podwyżki podatków od śmieci, od nieruchomości. To nie są działania pomocowe dla przedsiębiorców, to wskazywaliśmy. Dlatego źle oceniamy działalność prezydenta. Generalnie mają trudniej, przecież przez COVID, przez to, co się w tej chwili dzieje, ale firmy upadły w Zielonej Górze? Jest tak. Problem? Ile firm tak, w Zielonej Górze upadło? No właśnie, widzi pan, świetne pytania pan zadaje, bo raport był niekompletny. Właśnie, bo raport był niekompletny o stanie miasta. Powinny być jasno wskazane przyrosty potencjałów gospodarczych, likwidacje firm powinny być wskazane, powinny być wskazane czyli nie wiemy wszystkie na czynniki. Ile firm zostało zamkniętych. Nie widział pan? Jak się zamykały firmy na Śródmieściu, jakie kłopoty mają przedsiębiorcy? A co? Czy jest pan widzę, za tą teorią? Że firmy, że się rzeczywiście czyli jest zamykają, pan za teorią, ale widzę, że inne się otwierają w tym miejscu. Czyli jest pan za końca. Teorią pana Kaszy, że COVID pomógł przedsiębiorcom, bo taka teza by brzmiała to z znaczy, pana Kaszy. Tak karkołomne stwierdzenia do mnie raczej nie trafiają, dlatego, że państwo pomogło tym przedsiębiorcom, panu Kaszy chyba również, mam nadzieję, że panie redaktorze, wszyscy, którzy prowadzili tak legalnie pomogło. Działalność, dostawali naprawdę duże pieniądze. Panie, legalną działalność, powtarzam. Panie redaktorze, pomoc państwa była szczątkowa, bo były progi w przychodach, aby móc osiągnąć pomoc państwa. I proszę nie żartować, ja mówię o kontekście miasta. Dobrze. Ja mówię o kontekście miasta. Podwyżki podatków od nieruchomości i śmieci wokół covidowym, kolejne, nie są pomocą dla przedsiębiorców i to wskazywaliśmy. Czy należało w tym czasie ochronić przedsiębiorców przed działaniami covidu? Ale to należało obniżyć kwestia... te podatki? Tak, bo należało pan Trzaskowski mówi odwrotnie, słyszał pan, jak się należało żarzył, panu fikcyjnemu kliczce. Panie redaktorze, czy możemy... Że rząd obniża podatki, możemy to być, jest źle. Dobrze, możemy mam poważnie? jeszcze jedno pytanie. Nie, no chciałem jeszcze parę argumentów. Nie, bardzo dobre szczegóły wchodzimy. No mam okazję... Ile firm padło, to nie wiemy. Mam okazję, no to niech pan zapyta pana Kubickiego, bo w raporcie... No, ale pan o tym powiedział, a nie tak, ja widzę tylko zamknięcia. Tak, ja widzę zamknięcia firm na Starówce i problemy. Ja też prowadzę działalność gospodarczą, obracamy się w środowisku małych i średnich firm. Mam Kubicki o tym nie pamięta, o małych i średnich firmach. I widzimy olbrzymie problemy i słabą pomoc miasta z tej strony. Chciałem to nie są nasze zdane, są zdane przedsiębiorców. O WOMP. Państwo przygotowali apel, ten apel został zmodyfikowany. Co z tym WOMP-em? Wojewódzki środek, prawda, jak... I zaraz to, zaraz medycyny to, pracy, tak. Oczywiście, tak nazywa, zaraz to dopowiem. Jeszcze jedną kwestię bo ważne. Mamy jeszcze minutkę. No właśnie. No. WOMP, jeśli chodzi o Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
wycofaliśmy apel, aby zgodnie z opinią Rady Społecznej tego ośrodka ten budynek przekazać na własność temu ośrodkowi. Uh-huh. I tutaj sprostuję pana Wysockiego, który był pana radnego, uh-huh. że to nie są prywatni przedsiębiorcy WOMP, tak? Bo tu sugerował, jakby tak kalkulował w stronę jakichś kułaków, tylko kwestia... Kułaków, tak, to... bo tak to wybrzmiało. To on działa zgodnie z ustawą medyczną WOMP, jest obowiązkiem medycyny pracy i ochrony pracowników, czyli ludzie przez 30 lat ten ośrodek modernizowali, pozyskiwali fundusze uh-huh. zewnętrzne, urząd Marszałkowski go finansował, termomodernizował, on się świetnie rozwija i od 10 lat prosili pismami pana Kubickiego w końcu rozwiązanie tematu, czy przedłużamy tę umowę dzierżawy, czy dajecie go na własność, bo to jest obiekt miejski, w którym miasto nie inwestowało w ogóle, to cały czas go rozwijał sam ośrodek, aby móc dalej skutecznie pozyskiwać fundusze. Tam się leczą nauczyciele, to są stwierdzane choroby zawodowe. Miasto będzie chciało wydzierżawić WOMP-owi? Panie teraz? Redaktorze, ja przedstawiłem chronologię pism pani dyrektor od 10 mm-hmm. lat do pana prezydenta. Mamy pół roku do wygaśnięcia umowy. No ci ludzie nie wiedzą, co mają teraz zrobić. Tam są sale rehabilitacyjne, tam są kontrakty, tam są lekarze, specjaliści od medycyny pracy i tak nie należy traktować medycyny. Pan prezydent w ogóle słabo pomaga i szpitalowi i bardzo słabo nie pomaga w tym przypadku WOMP-owi, więc apelowaliśmy, aby w końcu tą sprawę wyjaśnił z tym ważnym ośrodkiem. A prezydent chce się zamienić na medyk. Zamienić to się można na koszulę. No dlaczego? Panie redaktorze, albo no to, ale nie, no wie pan, bo to nie jest pan, tak co, do końca. Takie luźne zamienić się. Pan prezydent powinien rzetelnie podchodzić do medycyny pracy mm-hmm. i do ochrony zdrowia mieszkańców. A do ochrony szkoły takiej jak medyk? Panie redaktorze, do ochrony szpitala podchodzi bardzo słabo, bo zmienia plan zagospodarowania. Nie, medyka, chodzi o szkołę, medyk. Tak, zmienia plan zagospodarowania przy medyku, blokując inwestycje kubaturowe w szpitalu, czyli realizację obiektów kubaturowych o charakterze ochrony medycznej. Czyli medyk będzie do zamknięcia, bo szpital medycznej. Się musi rozrosnąć. Panie tak? redaktorze, nic nie będzie do zamknięcia. Pan teraz wybiega w przyszłość emocjonalnie. Mówiliśmy o WOMP-ie, teraz mam skacze po... Tak, zbyt pytam, emocjonalnie. Bo ta sprawa się wiąże, bo prezydent zaproponował coś proszę, takiego. Proszę pozwolić mi udzielić jasnych odpowiedzi. Jeśli wracając do WOMP-u, oczekujemy przedłużenia dzierżawy lub oddania budynku na własność zgodnie ze stanowiskiem Rady Społecznej, aby ośrodek, ten ważny medycyny pracy, gdzie kształci również lekarzy, ten ośrodek, mógł spokojnie funkcjonować w Zielonej Górze, aby mieszkańcy mogli się leczyć, aby nauczyciele mogli się leczyć. Tam są czyli dzierżawa choroby, by była okej też. Dalsza. Panie redaktorze, jest jasne stanowisko Rady Społecznej. 30 lat ci ludzie ten budynek modernizują. Czyli nie chce dzierżawić już dalej WOMP tego? Panie redaktorze, tłumaczę panu, że stanowisko Rady Społecznej jest takie, że najwygodniej w celu pozyskiwania środków i dalszej modernizacji jest własność tego obiektu dla WOMP-u. Czyli własność albo do widzenia. Kończymy. Panie redaktorze, tak? To pan Kubicki mówi do widzenia, bo nie przedłuża umowy dzierżawy, ani właśnie, nie kieruje tego... Gdyby dalej wydzierżawił. Ja nie wiem, po jakiej pan stronie stoi. Ja się ludzie, pytam po prostu rozwiązania. Którzy modernizują ten ośrodek, dbają o niego, bo był w bardzo ciężkiej konfiguracji i lokalizacji, poradzili sobie, zbudowali sale rehabilitacyjne, Urząd Marszałkowski finansował, dofinansowywał ten ośrodek. Termomodernizował, świetnie działa, jeśli chodzi o medycynę pracy, pomoc zielonogórzanom. W obowiązku się... prezydenta jest podjęcie działań, aby ten ośrodek nadal funkcjonował. Nie należy stawiać, lekarzy i pacjentów w trudnej sytuacji. Należy najlepiej przekazać go na własność WOMP-owi albo przedłużyć umowę dzierżawy. A tam będzie WOMP na pewno, jak się przekaże. Panie redaktorze, czy będzie dalej? Pan dzisiaj jest nie, wie pan, bo jakiś niespokojny pytam przykład, emocjonalnie. Nie, pytam o WOTów na przykład. Mieliśmy minutę, a pan uzależy. Mnie zagaduje. Czas ucieka, ja nie mogę jasno i klarownie wypowiedzieć się na temat WOMP-u. Czyli WOMP powinien być przekazany do WOMP-u. Budynek WOMP-u, WOMP-u powinien spokojnie pracować. Pracuje od 30 lat, leczy mieszkańców Zielonej Góry od 30 ale lat. Ale na dzierżawie pracował 30 lat spokojnie. Tak. Czyli dalej może być dzierżawiony. Niech pan się spotka się z... Może być dzierżawiony, może być okazany na własność. Pan prezydent powinien podjąć w końcu decyzje dotyczące bezpieczeństwa pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Musimy kończyć. Marcin Papierowski, radny miasta Zielona Góra, Platforma Obywatelska, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.